Przed chwilą na strumyku widziałem trzy spore karpie, które próbowały przedostać się pod prąd. Tam jest taki mały przepływ w tym strumyczku. O, tam jest taki mały przepływ. I trzy duże karpie ciągle tam próbują podpływać do góry albo wiadając zielone narosty z kamieni, albo po prostu są, jest bardziej natłoniona woda. Nie wiem. Zobacz, widzisz karpie? No, gdzie? Skuszyły się. Próbują łapać się. Nie wiem, skuszyły się, ale już jednego widzę. Ale filmowałaś? Nie, naciskało cię. A filmowałaś? No próbowałam, to wciskałam. To nic z tej akcji nie będzie. No bo nie widać pod słońcem, nie. A, widzę. Ja przyciskałam tu po prostu. Tak, ale nie wiem, czy ty filmowałaś. Teraz to już możesz mi... Wiesz. Tak się łapie ryby pod bieraki. Tu, na tym. No i wyruszamy z powrotem w tej chwili. Efekty mizerne. Chyba 7 maleńkich karpików wielkości płotki. Tak, wielkość jak na patelnię. Jeden taki może większy z 880 deko może. I jednego siatką złowiłem, może miał z 3 kilo. I jedną jakąś rybkę australijską. Nie wiem, czy to był właśnie ten kalop, bo był za mały, nawet trudno rozpoznać, czy to był marykot. Muszę rozpoznać później w domu.